Takie linie produkcyjne jak ta są obecnie dosyć popularne w różnych ośrodkach edukacyjnych. Rzeczywiście ona u nas w uczelni w takiej postaci, taka linia stanęła po raz pierwszy. Nazywa się to Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. I tutaj najważniejsza rzecz to tak naprawdę to, co jest niewidoczne. Bo my widzimy tutaj roboty, urządzenia, które są ze sobą zintegrowane, które działają, współdziałają ze sobą. Natomiast to, co jest najważniejsze, to system informatyczny NASCA 4.0, który obejmuje nie tylko tą linię, ale firma APA Group, która udostępniła nam tą linię, to centrum. I ten system pozwala na gromadzenie bardzo dużych zbiorów danych, przetwarzanie tych danych, więc oprócz tego, że tutaj mamy strukturę, na której możemy testować różne zjawiska, różne procesy, to możemy też gromadzić bardzo duże zbiory danych i symulować różne stany, pod bardzo różnym kątem te dane przetwarzać, bo tutaj od strony produkcyjnej, od energetycznej, od efektywności. Ta super innowacja polega na tym, że jest to jedna z najnowocześniejszych stacji przemysłowych, która jest dostępna w tej chwili w Polsce, o ile nie w Europie. W związku z tym mówimy tutaj o takim konglomeracie, takim złożonym środowisku, do którego naukowcy z reguły nie mają żadnego dostępu, dlatego że te rzeczy znajdują się w bardzo nowoczesnych fabrykach, jak fabryki w przemyśle samochodowym, w przemyśle samolotowym. Tam jest bardzo dużo restrykcji. Nikt bez specjalnych uprawnień nie może wejść do takiej fabryki. My tą fabrykę przynieśliśmy tutaj, na Politechnikę. W związku z tym każdy może tutaj przyjść, podejść z kubeczkiem kawy, zobaczyć, jak wygląda nowoczesny przemysł. Studenci mogą zobaczyć, jak wygląda aplikacyjność tego typu rzeczy, których uczą się w laboratoriach jako takie fragmenty technologiczne. Tutaj widzą ekosystem. W związku z tym od ogółu do szczegółu można zrozumieć proces. To jeden z ważnych elementów rozwijania technologii przemysłu przyszłości, ale także budowania kompetencji naszych zespołów badawczych, a także kompetencji naszych studentów, przyszłych pracowników, którzy będą w takim systemie funkcjonowali.